jest wysokospecjalistycznym oddziałem leczącym dzieci w stanach zagrożenia życia. To jeden z najnowocześniejszych tego typu oddziałów w Polsce. Dysponuje 8 łóżkami dla swoich pacjentów, w tym 6 w pełni wyposażonymi stanowiskami intensywnej terapii noworodka. To krótki opis uroczyście otwartego dziś oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla noworodków i dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu. Dłuższy przygotowała Karolina Komada. Nowoczesny sprzęt pozwala leczyć nawet tych najmniejszych pacjentów, czyli wcześniaki ważące tylko 500 gram. Rocznie sosnowiecki szpital leczy około setki dzieci. Śmiertelność wynosi tu tylko 1%. W tym roku myślę, że 2 dzieci w granicach 500 gram, które udało się mniej lub bardziej uratować, bo te dzieci, no nie jest tak ładnie, jak w telewizji pokazują, że urodzi się 500 gram i będzie super. Nie, te dzieci są uszkodzone, mają problemy z oczami, mają problemy z płucami i tak dalej, ale udaje nam się te dzieci uratować. Natomiast dzieci w granicach 800 gram praktycznie uratujemy wszystkie. Respiratory, inkubatory, pompy infuzyjne i żywieniowe, monitory kontrolujące wiele funkcji życiowych odpowiadają najnowszym światowym standardom medycznym. Wszystko dzięki środkom z regionalnego programu operacyjnego. Jednak to nie jedyne planowane inwestycje. 4 miliony, dokładka z budżetu województwa poprzez dokapitalizowanie spółki jakimś centrum pediatrii, 1 000 000 zł. I to, co chcemy tutaj zrobić z SOR-em, na który potrzeba 26 milionów złotych, oczywiście póki co stać nas na to, żeby to zrobić z budżetu województwa. Oczywiście tu centrum się stara o środki centralne, ale SOR dziecięcy no, wymaga przebudowy, oczywiście wymaga też budowy szeregu innych udogodnień, no, żeby ratować życie tym najmłodszym. Środki finansowe na modernizację SOR-u są zabezpieczone. Jak mówią specjaliści, czas, jakość i nowoczesne wyposażenie mają znaczenie przy ratowaniu życia.